Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to w zasadzie dzisiejsza lekcja, to jest kontynuacja lekcji poprzedniej o rewolucji francuskiej. Witam Was w części drugiej. Jeśli chodzi o legislatywę, którą sobie powiedzieliśmy, została utworzona legislatywa, ciało ustawodawcze, miejsca jakie, w jakich zasiadali tam ludzie nie były przypadkowe. Deputowani ustawiali się w ten sposób, że po prawej stronie mieliśmy wszelkich przeciwników dalszych już zmian, zwolenników Lafayeta, Konstytucjonalistów, a po lewej mieliśmy zwolenników dalszych zmian, byli to Jakobini, Kordelierzy i Girondyści. Tutaj jeśli chodzi o żyrondystów, chcieli oni nadać samorządom jak największe uprawnienia, uważali, że rewolucję nawet trzeba rozszerzyć na dalsze kraje, na kolejne, a Jakobini i Kordelierzy byli też zwolennikami centralizacji władzy, żeby wprowadzić powszechne prawo wyborcze i nieograniczone, żeby było przez cenzus majątkowy. Tutaj oni opowiadali się za pokojową polityką zagraniczną, aby zyskać czas, żeby umocnić Francję wewnętrznie, gdyż była strasznie rozszarpana. Centralną część z kolei sali obrad zajmowała grupa deputowanych, którzy nie mieli jakichś zbytnie określonych poglądów politycznych, dlatego zwano ją potocznie Bagnem. Czyli jakbyśmy mieli tutaj salę obrad, takim pukolu może ją przedstawimy, tutaj po prawej stronie mamy tych konstytucjonalistów, Lafayeta czyli byśmy powiedzieli taka prawica, konserwatywni raczej ludzie e, prawica, tutaj mamy lewica, zwolennicy dalszych zmian i tu mamy bagno prawica, lewica, no w sumie jeszcze możemy używać chyba takich określeń. Tutaj w kwietniu 1792 roku zgromadzenie to prawodawcze, ta legislatura uznaje, że działalność Austrii zagraża bezpieczeństwu Francji. I uchwala wypowiedzenie jej wojny. Z, za wojną opowiedzieli się nie tylko Żerondyści, także Ludwik XVI, jeszcze panujący król. Król liczył na to, że ta wojna przyniesie tak naprawdę klęskę rewolucji i on odzyska pełnię władzy. No, na początku niezdyscyplinowana armia francuska dostawała baty, zaatakowała Niderlandy e, Austriackie. E, ofensywa załamała się już drugiego dnia. E, oficerowie często porzucali swoje jednostki szlacheckiego e, pochodzenia. E, żołnierze nie chcieli walczyć, czasem poddawali nawet rozkazy swoich przełożonych pod głosowanie. E, Austriacy także znali e, plany ofensywy, które im podsyłała Maria Antonina. I także uzyskiwali pomoc od Prusaków. Przypomnijmy, Maria Antonina była, była z pochodzenia Austriaczką. No i wkrótce armia i austriacka, i pruska wkroczyła do Francji. Francuzi powołali wtedy nowe jednostki ochotnicze, zwoływane z całego kraju i tutaj między innymi jedna z nich, idąc z Marsylii do Paryża, śpiewała pieśń, która została napisana wcześniej, skomponowana przez Claude-Josepha Rougin de Lila i on ją skomponował w Strasburgu, pieśń ten nazwano później Marsylianką i uznano, że zostanie hymnem rewolucji, z czasem stała się, znaczy dziś jest hymnem państwowym Francji. Tutaj ten e, napływ ochotników do Paryża z, kraj, z kraju wzmacniała siły, które były przeciwne władzy króla. Żerondyści wykorzystywali to e, usilnie, szukając ofiary, za którą mogliby tego obciążyć e, po, e, poniesione klęski w wojnie. I w ten sposób w sierpniu 1792 roku tłum wdziera się do pałacu królewskiego Tillerie. Tutaj widzimy ten e, obraz, to jest 1792 rok, sierpień. W tej chmurze tak napis napiszemy to sobie. E, sierpień 1792. E, morduje gwardzistów, następnie e, więzi króla w zamku. Tutaj w powiem, że nie wiem jak ktoś czyta, e, a pisze się po angielsku, byśmy czytali templu, ale w zamku templ. Tam, tam go więżą. Tutaj dalej legislatywa zawiesza monarchę w wykonywaniu jego obowiązków określonych w Konstytucji. Ogłasza zwołanie nowego parlamentu, na którego członkowie mieli być wybrani już w wyborach powszechnych. Nowe zgromadzenie nazywamy konwentem narodowym i on ogłasza Francję republiką. W tym samym czasie oddziały rewolucyjne zatrzymują ofensywę austriacko-pruską w bitwie pod Walmi, którą też widzimy tutaj e, na obrazie. Czyli ofensywa, wreszcie rewolucyjniści coś wygrywają. W trakcie tej bitwy wygrywa po raz pierwszy zasada, podaj, że to się tak pisze, lewe en masse. Czyli po prostu odpowiednik polskiego pospolitego ruszenia, czyli że mamy mnóstwo poborowych wci wcielanych siłą do armii. Francuzi wygrywają. 1792 rok. E, bitwa e, pod Walmi. E, I Francuzi tak naprawdę to jest M. Francuzi w ten sposób zapobiegają no, możliwej okupacji prusko-austriackiej. No, sukces nie tylko był spowodowany przez samą bitwę, co oczywiście państwo próbowało tak przekonać ludzi, propaganda, ale także przez epidemię jaka wybuchła, epidemia czerwonki, jaka wybuchła wśród Austriaków i Prusaków, no i oczywiście zmęczenie ich całą wojną, no, ale oczywiście propaganda swoje mówiła. Konwent Narodowy brakło mu przedstawicieli dotychczasowej prawicy, o której sobie wspominaliśmy, czyli przedstawicieli od Lafayette'a. Na ich miejsce po prawej str stronie sali obrad zasiedli sprawujący władze żrondyści. Lewicy z kolei zdominowali jakobini i kordelierzy. Zasiadali oni głównie w górnej części sali obrad, do tego nazywamy ich góralami. I tak będziemy się do nich odnosić dalej w trakcie lekcji. Lewica tutaj umiejętnie prowadziła propagandę, wykorzystywała znakomitych mówców, dziennikarzy. I tak, siała tam propagandę i uzyskiwała przez to poparcie paryskiego drobnomieszczaństwa, ale i bardzo podatnej biedoty. A przychylność tłumu, który często miał właśnie takie nastroje agresywne, umożliwiała guralom stopniowe przejmowanie tej władzy. Jedną z pierwszych spraw, którą zajął się konwet było osądzenie króla Ludwika XVI, do którego zwracają się obywatel Ludwik Kapet. Zgromadzenie uznało, że jest winny zdrady. I Jakobini przeforsowali decyzję o wydaniu wyroku śmierci i Ludwik XVI został ścięty 21 stycznia 1793, 1793 roku, 21.01.1793 ścięcie, ścięcie Ludwika XVI. No to ścięcie okazało się trochę przesadne, okazało się zbyt dużym To ścięcie okazało się dużym błędem. Także nie oszczędzono. potem żony Ludwika Marię Antoninę ścięto w październiku tego samego roku no, osądzono, tutaj oskarżenia były trochę nieprawdziwe, nie, nie najpierw ją wzięto siłą do więzienia, tam stała się atrakcją turystyczną, ale widziano w nią właśnie skruszoną kobietę, a nie wyniosłą władczynię, gdyż Wtedy prawdopodobnie miała już e, jakąś chorobę, może i raka e, macicy. E, no, sam proces był trochę taki bezczelny, ustawiony i nawet ludzie chcieli ją e, uniewinnić, ale ostatecznie skazano ją na śmierć, e, zgilotynowano. E, Sama Maria Antonina właśnie no, była autorem, taki, ludzie jej nie lubili za, to, za tą swoją wcześniejszą taką pyszałkowatość, za jej wyrażenia, kiedy usłyszała ponoć, że lud nie ma chleba, miała odpowiedzieć, jak nie mają chleba, niech jedzą ciastka. No to była taka właśnie trochę była rozpuszczona strasznie, no i spotkała ją niestety, spotkała ją niestety taki los jak męża. No ale dlaczego, tak jak wspomniałem, to zabicie Ludwika XVI nie było mądrym posunięciem. No, oburzył ten fakt wszystkich... Władców europejskich, dla których podniesienie ręki na monarchę było jakąś największą zbrodnią, no bo oni sami mogli takie, takiego losu później doświadczyć, nie? bo równie dobrze można było ich obalić potem i mieliby problem. Dlatego powstała koalicja antyfrancuska, w którą w skład weszła większość państw Europy, Anglia, Austria, Prusy, Hiszpania m.in. Nie miały one jakiegoś wspólnego planu wojennego, niektórzy koalicjanci w zasadzie chcieli tylko wziąć jakieś terytoria od osłabionej Francji i w, te, w tej sytuacji konwent narodowy um, uchwalił przymusowy pobud do armii. Pogłębiło to niezadowolenie ludności, która nie dość, że gnębił chaos administracyjny, no teraz nałożono na nich pobór do wojska, to jeszcze była drożyzna inflacja papierowych pieniędzy, no i cały czas ich denerwowało, co oczywiście ten głód, o którym mówiłem, cały czas ten głód ich gnębił. Tutaj do największych zamieszek doszło w biednej katolickiej prowincji Wandei i tam pod hasłami walki w obronę wiary katolickiej króla wybuchło powstanie, które zostało krwawo stłumione przez siły rewolucyjne. Z kolei górale po wybuchu tego powstania i po licznych innych kontrrewolucjach, wystąpieniach tzw. royalistów, zwolenników króla i w obliczu klęsk, jakie ponosili rewolucjoniści na frontach wojennych, zaczęli głosić potrzebę centralizacji władzy i ograniczenia wolności obywatelu, kosztem wprowadzenia terroru. Sądzili, że ten terror może uratować jeszcze rewolucję. Poparli ich sankiuloci, o których sobie mówiliśmy na poprzedniej lekcji, to trudne słowo. Także przywódców nieprzychylnych im żerondystów w górale aresztowali, zarzucili im zdradę. Proces trwał zaledwie 3 dni i ten nasz, i ten nasz wspomniany ich przywódca, może sobie do niego przejdziemy na chwilę, Pierre Bissot, no, on został razem ze swoimi współtowarzyszami publicznie ścięty na gilotynie. To może jego twarz, władze przejmują górale, okay. górale, mają poparcie tłumów i mogą rozpocząć budowę na nowo trochę w Francji. No niektóre działania górali mają czysto symboliczny charakter. Chcą pokazać zerwanie ze starym systemem, całkowicie odcięcie się od tego i dzień obalenia monarchii 22 września 1792 uznają za pierwszy dzień roku, rozpoczynają nową erę, erę republikańską. Zamiast siedmiodniowych tygodni, które mają się kojarzyć z kościołem katolickim wprowadzają dekady, czyli okresy podzielone na 10 dni, zmieniają nazwy miesięcy, wprowadzają nowe święta, dzieciom zakazane jest nadawanie imienia typu Ludwik albo imion świętych. Raczej nadaje się imiona równość, prawa człowieka, brutu, z tego typu imiona się nadaje teraz dzieciom. Niszczy się wszelkie symbole Francji przedrewolucyjnej, świątynie, grobowce władców. Próbuje się wyeliminować całkowicie w z życia Francuzów religię, nawet, nawet katedra Notre Dame zamienia się na świątynię rozumu no ta antyreligijna polityka władz powoduje trochę zdenerwowanie wśród ludzi, szczególnie na prowincji i dlatego trochę ustają w tym, Robespierre trochę ustaje w, tym, w tych dążeniach aczkolwiek, co warto sobie wspomnieć wtedy także zostaje zniszczone wiele pamiątek, można by powiedzieć, narodowych Francji, jakichś sztandarów zdobycznych i tak dalej, to wszystko zostaje zniszczone przez tą rewolucję, tak naprawdę bez sensu byśmy powiedzieli dla zasady Konwent jest zdominowany przez tych właśnie jakobinów i w czerwcu 1793 roku wydaje nową konstytucję. 1793 mamy nową konstytucję. Nowa konstytucja. No i ta nowa konstytucja daje szereg swobód i praw. Państwo ma teraz zapewnić prawo do oświaty, pomocy socjalnej i pracy. Miało też obowiązywać powszechne prawo wyborcze oraz zasada zatwierdzania uchwał parlamentu przez referendum ludowe. No to wszystko brzmi cudownie, ale zaraz zobaczycie. Miało gwarantować nienaruszalność mienia, wolność osobistą, religii i słowa. Ale konstytucja ta co? Nigdy nie została wprowadzona w życie. Społeczeństwo, społeczeństwu tłumaczono, że obecna sytuacja i tak dalej, ten zamęt mogłoby spowodować, że skorzystaliby na tym tylko wyrogowie ludu, czyli wyrogowie rewolucji. Dlatego były to tylko hasła, które miały jakoś tam zachęcić ludzi do dalszego działania na rzecz rewolucji. Jakobini w lipcu 1793 roku wprowadzają rządy absolutne. Na czele państwa staje Komitet Ocalenia Publicznego, którym początkowo kieruje nasz stary, dobry, znajomy Daton, a potem Robespierre. I komitet ten decydował o polityce zagranicznej, sposobach zwalczania kontrrewolucji, mianował także najwyższych urzędników i generałów, no i teoretycznie był organem wykonawczym konwentu, ale w praktyce zastraszał par parlament i zatwierdzał to wszystko, ten zastraszony parlament zatwierdzał to wszystko, czego sobie ten komitet zarządził. Czyli możemy sobie napisać e, 1793, to mamy też rządy absolutne. Rządy absolutne zostają wprowadzone. Czyli od republiki do rządów absolutnych. I mamy Komitet Ocalenia Publicznego. Komitet Ocalenia Publicznego. Ok. Zawieszono także prawa konstytucyjne, sądzono obywateli w przyspieszonym trybie, co było, co będzie bardzo ważne teraz. W teren wysyłano za to komisarzy, to byli reprezentantami komitetu i oni, im przyznawano nieograniczoną władzę, oni mieli orzekać, mogli natychmiastowo orzekać kary śmierci, po prostu skazywać na miejscu. Represje tutaj obejmowały głównie przeciwników rewolucji, Każdego, każdy kto był podejrzany, miał jakieś poglądy, które odbiegały od przyjętej przez frakcję rewolucyjną normy. Zabijano monarchistów, żyrondystów, księży niezaprzysiężonych, przedstawicieli szlachty, ich rodziny, kobiety, dzieci, wszystkich jak leci. Każdy obywatel musiał mieć ze sobą książeczkę lojalności, która poświadczała, że ma aktywnie wyrażany pozytywny stosunek do rewolucji. Wprowadzono także zasadę odpowiedzialności zbiorowej, czyli jeśli, no wiadomo, jeden zawini, to wszyscy, są, wszyscy, są, wszyscy za to biorą odpowiedzialność. Przykładowo bunt żyrondystów był powodem do wyniszczenia, wymordowania całego miasta Lyon. Dodatkowo ludność realistycznej Wandei zamierzano wymordować w całości, wysłano tam tak zwanych 12 kolumn piekielnych i zabito 200 tysięcy osób, a głównie były to kobiety i dzieci, mężczyźni byli zazwyczaj w wojsku. Tutaj ze względu na oszczędności zatapiono ich na przykład razem ze statkami, wrzucano do studni itd., a nie na przykład marnowano kule i proch. Jakobini w swoich rządach absolutnych próbowali kontrolować gospodarkę, Ludność wsi obciążali obowiązkowymi dostawami, tak zwanymi kontygentami wprowadzili tabele, które określały maksymalne ceny i minimalne płace i ponieważ brakowało towarów, zarządzali reglementację, czyli dzielenie, przydział w zasadzie towarów poszczególnym osobom, np. żywności. Jakobini płacili asygnatami, które przy masowym drukowaniu traciły jakąkolwiek wartość i każdy, kto próbował handlować nielegalnie lub nie przyjmował asygnat od razu karano śmiercią. Ale jako, że nie chcieli uzyskać poparcie biedoty, nakładali kontrybucje na bogatych, burzyli ich domy, a urzędnicy państwa kontrolowali dochody ludzi zamożnych. Czyli robi nam się naprawdę niezły bajzel, to było wszystko trochę bez sensu, ale poprawia się zaopatrzenie armii, komisarze, z, jako, że mogą wykonywać tą karę śmierci, zmuszają oficerów i żołnierzy do świetnej dyscypliny udaje się wystawić milionową armię przez przymusowy pobór. Dodatkowo propaganda partyjotyczna cały czas motywuje żołnierzy do dalszej walki, sprawia, że walczą oni lepiej i dochodzi nawet do jakichś sukcesów w walce, szczególnie w walce z siłami kontrrewolucyjnymi, z tymi z wewnątrz, no a z czasem także i tymi z zewnątrz. Jednak ta frakcja górali nie była całkowicie jednolita. Można wśród nich wyróżnić trzy grupy. Pierwsza, to głównie popierana przez biedotę, to ci kordelierzy z Jacques'em Ebertem na czele, nazywani inaczej heberytystami. Oni się domagali całkowitej likwidacji kościoła, konfiskaty mienia ludzi bogatych. Żebyśmy powiedzieli, to są trochę komuniści nawet, ale to nie te czasy. To nie do końca to, bo komuniści byli za wspólną własnością, ale może sobie napiszemy ci górale. Że mamy wśród nich trzy frakcje, heberytyści. Berytyści. Żakiem Ebertem. Może zapiszemy go sobie w nawiasie. Żak Ebert. Ok. Druga grupa to skupieni wokół e, Dantin. Opowiadała się ona za zakończeniem terroru, zawarciem pokoju z antyfrancuską koalicją. Tutaj możemy po prostu napisać sobie nazwisko, za kim, za kim tam podążali. Trzecia grupa to grupa Robespiera ona popierała ją popierała drobno mieszkaństwo, które chciało utrzymywać dotychczasową politykę. Okej. Okay. No i tak, tak, ci się, tak ci się górale dzielili. Za to he heberytyści obiecywali biedakom co prawda dobrobyt, ale stawali się przez to coraz bardziej popularniejsi. Robespierre i Dantin dostrzegali niebezpieczeństwo z tym związane i dlatego zawarli między sobą porozumienie i doprowadzili w 1794 roku do aresztowania wszystkich heberytystów, oczywiście pod pretekstem szpiegostwa, później ich wszystkich zgilotynowano. Szybko jednak wybuchł między nimi spór znowu między Danteą i Robespierre. Dante uważał, że coraz większy, że sukces rewolucji zależy od tego, czy ten dalszy terror będzie kontynuowany, że należy zaprzestać go kontynuować, bo inaczej rewolucja upadnie. Opowiadał się za wprowadzeniem liberalnej gospodarki i za rezygnacją z tej nadmiernej ingerencji państwa, która na ten moment w porównaniu do czasów poprzednich była po prostu olbrzymia. A Robespierre wykorzystał wsparcie biedniejszych warstw, oskarżył Dante o szpiegostwo na rzecz oczywiście Anglii. No i wyprawił go na szafot w kwietniu 1794 roku i wszyscy się w zasadzie pozabijali prawie nawzajem. Wtedy Robespierre zaczął sprawować jednoosobowe rządy dyktatora, nasilił jeszcze bardziej terror. W, w, oskarżeni przez Trybunał Rewolucyjny po 10 czerwca 1794 roku nie mieli już teraz prawa do posiadania nawet obrońcy. Sąd mógł po prostu sądzić bez świadku e, i w zasadzie miał dwie opcje wyroku, śmierć lub uniewinnienie. W ciągu wtedy, w ciągu półtora miesiąca mieliśmy wtedy okres wielkiego terroru. W samym Paryżu ścięto aż 1376 osób, po, to, po co to wszystko, to nikt nie wie. No wtedy mówimy sobie ciągle, używamy słowa gilotyna. Nie odwołujemy się, co to jest. Gilotyna to takie narzędzie do ścinania głów. Ono mniej więcej prezentuje się w ten sposób. A psa? Tu mamy delikwenta z głową. O, czyli tu kładziemy głowę, tu jest to ostrze. To mniej więcej tak sobie zaznaczymy, hop, hop, to jest to ostrze. Ono spada i ścina głowę, tutaj jest tam ciężarek, tam to, to zwalnia i wszystko ścina ten łepek. Ale o co tu chodzi? Wcześniej jak był kat jak on mocno walnął w tym mieczem, to czasem mu się jednak nie udało tam przeciąć wszystkiego, dlatego no, nie było, było trochę to niehumanitarne. Dlatego chirurg zresztą to wymyślił profesor Joseph Guillotin, możemy sobie napisać. Joseph no, na was grałem On wymyślił e, Gilotynę e, Tutaj y, na, nawet Ludwik, Ludwik XVI bardzo lubił, to, e, bardzo lubił to narzędzie, ona stała się jednocześnie e, symbolem okrucieństwa rewolucji Ludwik XVI nie dość że lubił, to to także doradzał w doborze ostrza do tej e, maszyny, no później sam został ścięty. No niestety no, stała się właśnie takim symbolem tego okrucieństwa, bo tyle głów się posypało w trakcie rewolucji francuskiej. No i terror ten, ten rewolucyjny stawał się nie do zniesienia już dla społeczeństwa, powoli sam, samego Robespiera bali się nawet jego najbliżsi współpracownicy i gdy skierował uwagę na milczące dotychczas, milczące dotychczas centrum, to bagno w konwencie narodowym, ono wyczuło groźbę kolejnych procesów, postanowiło się zjednoczyć i zaatakować kowalor bezpiera innych przywódców tego Komitetu Ocalenia Publicznego tak zwanego 9 Termidora roku drugiego. Mówimy, że to był prze przewrót 9 Termidora, a był to w rzeczywistości 27 lipca 1794. Zapiszmy to sobie. To jest dość ważne. 27 lipca 1794. Mamy przewrót przewrót dziewiątego Termidora. Takie idiotyczne mieli te nazwy, sobie tak powymyślali, żeby byle się odciąć dla zasady po prostu. Na mocy wtedy prawa prowadzonego przez Jakobinów bez sądu skazano Robespiera na zgilotynowanie. No i po tym przewrocie dosz... władza przeszła w ręce zamożniejszego mieszczaństwa, czyli wyszło, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, Robespierre zostaje też zgilotynowany. We wrześniu 1795 roku mamy nową konstytucję. 1795 Nowa konstytucja. OK. Nowa konstytucja ponownie wprowadza cenzus majątkowy, jeśli chodzi o prawo wyborcze. Władzę ustawodawczą przejmuje dwuizbowy parlament, który składa się z Rady Starszych i Rady 500 Władzę wykonawczą z kolei obejmuje pięcioosobowy dyrektoriat i stąd mówimy, że w 1995 roku zaczynają się rządy dyrektoriatu. Z nim się znajdują już ludzie bardzo zdeprawowani moralnie. Większość takich porządnych została zazwyczaj wymordowana w trakcie rewolucji. Sami dyrektorzy wcześniej u, ulegali kolejnym władzom, a teraz sami przejęli te stery. Przede wszystkim miesiąc o własnych korzyściach, o własnym bogactwie. Dlatego korupcja i afery gospodarcze były na porządku dziennym w okresie rządu dyrektoriatu. Armia Rewolucyjna Francji, jeszcze w okresie tych Jakobinów, zaczęła odnosić sukcesy, jeśli chodzi o walkę z tą zewnętrzną koalicją, o której sobie wspominaliśmy. Zwycięstwa były przede wszystkim zasługą grupy oficerów, którzy swój awans zawdzięczali tej rewolucji. Rewolucja była wiązana z ich karierą tutaj dowództwo generała Jeana Jourdan czy Jeana Moreau tutaj było ważne, oni odnosili sukcesy w wojnach z Austriakami ale pojawiała nam się także osoba, która znacząco się wyróżniła szczególnie we Włoszech generał armii francuskiej Napoleon Bonaparte ale o jego historii powiemy już sobie na następnych lekcjach zauważmy tutaj, nie wiem czy bystrzy zauważyli ale właśnie wszystkie te prawie ich wszystkie ich daty, tutaj widzę błąd ops Zauważcie, że wszyscy właśnie ginęli w, prawie w tym samym roku 93, 93, 94, 94 wszystkich i spotkał ten sam los po prostu zostali zgilotynowani, pomordowani no i to by było na tyle jeśli chodzi o tę lekcję dziękuję Wam bardzo za uwagę no i do usłyszenia ponownie, trzymajcie się, cześć jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik a+ W razie pytań prosimy o kontakt przez gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.